Witam wszystkie koszalinianki i koszaliniany również. Wszystkich siatkowo pomorzan i pomorzanki. Czuję się trochę jak w domu, bo jestem waszym sąsiadem za mnie. Ja wiem, że wy wiecie. Trochę mnie zdumia, że tak stoję. Czy ja mogę sobie tam usiąść? Nie obrazicie się? Nie. Czy tak? Tak, ma wybór? Jest przestrzeń i każdy ma wybór. Jedne osoby wolą stać tutaj przy pulpicie, a drugie siedzieć. Zapraszam. Kolejne fantastyczne miejsce, bo rzadko się ma na kiedy. Dziękuję. Ja trochę się dziwnie czuję na Kongresie Kobiet, bo to w mojej ocenie powinno być tak, że to kobiety powinny dominować ten kongres, a jak jeżdżę na kolejne kongresy, to widzę, że się pojawia coraz więcej facetów. Ale z drugiej strony cieszę się, bo to pokazuje, że my faceci w końcu zaczynamy coś rozumieć. Do tej pory mam takie wrażenie, że my chyba nie do końca kumaliśmy od takiego ciekawego zjawiska, że emancypacja kobiet tak szybko postępuje, że jest nie do powstrzymania i my faceci, jeżeli się nie opamiętamy i nie zorientujemy się, że to co się dzieje i nie zaczniemy chodzić na kongresy kobiet, to przegramy. Zaczynam dostrzegać takie zjawisko, że coraz więcej moich kolegów, w przeciwieństwie do tego, co jeszcze kilka lat temu było, i to jest wasz sukces, kobiet z Kongresu Kobiet i Mężczyzn, że my, na przykład włodarze miast, a wiem, że mój kolega prezydent Koszalina dzisiaj tutaj był, że my, faceci, zaczynamy się tym chwalić. I to zaczyna nas nobilitować, że uczestniczymy w Kongresie Kobiet. Ja pamiętam takie czasy, i tutaj pewnie większość z was też pamięta, kiedy bycie feministą to był obciach. Feministką również. Dzisiaj dla wielu z nas, dla mnie od wielu, wielu lat, chociaż nie zawsze tak było, to już obciach nie jest. I to jest wielki sukces. Ja też wyrastałem w sosie patriarchalnym. I nie będę tutaj się wymądrzał i próbował udowodnić, że ja zawsze byłem feministą. Takie osoby jak Magda Środa, jak Marta Abramowicz, jak Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, to te środowiska sprawiły, że ja w końcu zacząłem rozumieć, na czym to polega. Ja jestem gejem, ale kiedy wyrastałem, dla mnie ten mechanizm wykluczenia kobiet nie był taki oczywisty, bo moja mama wychowywała nas w taki sposób, a była nas trójka synów, jedna córka, że nasza mama gotowała za nas, brała za nas, prasowała, sprzątała. Za nas mówię o synach, bo był jeden wyjątek. Moja siostra musiała wszystko to robić sama. Ja tego nie dostrzegałem. Nie zauważyłem tego, kiedy byłem w domu i moja mama to wszystko za nas zrobiła. Oczywiście nie robił tego mój ojciec, ale zacząłem dostrzegać ten mechanizm niestety trochę za późno. Jak właśnie zacząłem czytać teksty Magdy, zacząłem chodzić na kongres kobiet, to zauważyłem ten mechanizm, który daje nam tak kilku, a lubimy się chwalić, że kilkunastocentymetrowa końcówka, którą nosimy od urodzenia. Że mamy taki swego rodzaju immunitet, mandat do tego, żeby nam wolno było więcej. Że to się nazywa falus, jak podpowiada mi Magda, dzięki, jeszcze nie zapomniałem. Więc ten falus sprawia, że nam po prostu wolno więcej. My możemy uderzyć, my możemy obrazić, my możemy śmiać się, my możemy dotykać, możemy nie prasować, nie gotować, możemy odpoczywać po pracy w przeciwieństwie do wielu kobiet. I zrozumienie tego dla facetów jest bardzo trudne. Więc wielką lekcją, którą musimy odrobić, jest to, żeby uświadomić chłopcom i mężczyznom, jak wielki dar mamy tak naprawdę od tego patriarchatu. Ale ten dar oczywiście nas upośledza, bo przez to my oczywiście krzywdzimy kobiety, my dyskryminujemy kobiety, my je w jakiś sposób nie szanujemy. Kiedy ja zrozumiałem to wszystko, to oczywiście dla mnie naturalne było, że ja też dostrzegłem ten mechanizm wykluczenia gejów, że to jest wszystko ze sobą powiązane.
że to, że faceci mówią na mnie na ulicy, że jestem pedałem, że mnie biją, że mnie traktują jako obywatela drugiej kategorii, a nawet trzeciej, że mnie jako osobę ludzką można obrazić, poniżyć, opluć, pobić, że cholera, tak samo było z moją matką, tak samo było z moimi koleżankami. Że ci faceci, ci sami faceci, którzy nienawidzą pedałów, oni też tak traktowali kobiety. Traktowali dlatego, że my wszyscy należymy do tej kategorii pariasów, tej kategorii drugiej. Kobiety, czarnoskórzy, geje, wszyscy, którzy nie są białymi, heteroseksualnymi mężczyznami, mają trudniej. I oczywiście wielu moich kolegów się obruszy na to, bo sobie nie zdaje z tego sprawy. Ale to tak jest. I kiedy zostałem parlamentarzystą, to jedną z pierwszych rzeczy, które już jako świadomy mężczyzna i feminista, którą zacząłem robić, to jest angażować się także w ruch kobiecy. Oczywiście robiłem to wcześniej, ale ja zaangażowałem się jako parlamentarzysta, szczególnie teraz jako prezydent miasta, dlatego, że uznałem, że ja mam dzisiaj władzę, którą jeżeli mogę się podzielić, to może zmieniać świat. I to naprawdę zmienia świat. I podam Państwu dzisiaj trochę przykładów. Pewnie część z Państwa znacie. W Urzędzie Miasta w Słupsku zaczęliśmy naszą małą rewolucję od tego, że zbadaliśmy, ile jest ulic w naszym mieście. To oczywiście wiemy. Jest ich ponad 400. Ale policzyliśmy, ile jest ulic o nazwach osobowych. I takich ulic w naszym mieście jest 218. Następnie policzyliśmy, ile z tych ulic jest męskich, a ile jest żeńskich. Ile jest męskoosobowych i żeńskoosobowych. I co się okazało? Że ponad... już wiecie Państwo, że ponad 200 to są męskoosobowe. Tak. Niemożliwe. Co to zaskoczenie. A tylko kilka jest żeńskoosobowych. I oczywiście media nas obśmiewały, kiedy to zrobiliśmy. Między innymi TVN robił takie szydercze programy. Tu jest dzisiaj TVN. Obśmiewały, że seksmisja w Słupsku. Że nagle będziemy zmieniali ulicę, że sztucznie jakoś wywołamy jakiś problem. Ale gdy zaczęliśmy grzebać w tej historii, a nie herstorii, to się okazało, że to jest historia. To jest jego historia, a nie jej story. Że w jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności wiele kobiet, wybitnych subszczanek, mieszkanek naszego regionu wypadło z tej historii. Bo oczywiście radni zaczęli używać argumentu, ale przecież nie było takich kobiet, które można by było uczcić. Do głowy mi nie przychodziło, że te kobiety były. Tylko my po prostu o nich zapomnieliśmy. I w ten sposób na przykład zrehabilitowaliśmy po wielu, wielu latach Trinę Papistę. Katrinę Zimmermann, która była ostatnią spalaną czarownicą w naszym mieście, a zrehabilitowaliśmy ją między innymi dlatego, symbolicznie, żeby pokazać, jak my, durni faceci, nie ceniliśmy tego intelektu, który miała Trina Papistę. To była znakomita lekarka, zielarka, która została uznana za czarownicę tylko dlatego, że posiadała większą wiedzę od nas facetów. I my się tak cholernie baliśmy tego, że ona księżom, znachorom, tym wszystkim lekarzom odbierze tych klientów, że najpierw ją topiliśmy przez kilka dni w słupi. Ona nie chciała utonąć, to był znak, że jest czarownicą. Następnie uwięziliśmy ją w naszej baszcie czarownic, a na koniec ją spaliliśmy rytualnie. I dzisiaj Trina Papistę ma swoje rondo. Ale w ten symboliczny sposób okazało się, że kobiety dziś wypadają z historii miasta. One oczywiście też wypadają w innych przestrzeniach, na przykład jeśli chodzi o żeńskie końcówki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Słupsku my wprowadziliśmy żeńskie końcówki. I to oczywiście też budziło oburzenie, że to jest takie sztuczne i to takie niegodne, no bo jak może być ktoś dyrektorką, pełnomocniczką, kierowniczką,
Ale okazało się, że bardzo wiele urzędniczek, pracownic chciało być dyrektorkami, urzędniczkami, kierowniczkami i dzisiaj w urzędzie na początek 1/4 urzędniczek używa żeńskich końcówek. Nadal są oczywiście te panie, te urzędniczki, które nie chcą używać żeńskich końcówek, ale coraz więcej przekonuje się do tego, że chciałyby mieć te żeńskie końcówki. Są z tego dumne niektóre. Przewodnicząca Rady Miasta jest przewodniczącą Rady Miasta u nas. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Nie wiem, u was też. No i to się bardzo cieszę. To jest oczywiście pewien proces. Powołaliśmy także Radę Kobiet. W Koszalinie chyba nie ma Rady Kobiet. My mamy drugą Radę Kobiet po Wrocławiu. I trzymam kciuki za Koszalin, że powstanie taka Rada Kobiet. I też wyśmiewano oczywiście, że seksmisja, że to nie powinno się tak wyglądać. Wiecie państwo, kto najbardziej obśmiewał tą Radę Kobiet? Radni. Są tutaj radni na sali, ja wiem. Radni najbardziej obśmiewali to. Dlaczego? Dlatego, że bali się podzielić władzą. Bali się, że ten mandat, który oni dostali, najczęściej nie jest zbyt silny, bo radnym można zostać mając 100 głosów w naszym mieście. Oni bali się, że jak ja powołam rady, to stracą część władzy. Oni nie chcą się dzielić tą władzą. Jak państwo wiecie, pewnie to czujecie, radnym, podobnie jak prezydentom, wydaje się, że jesteśmy najmądrzejsi na świecie i postradaliśmy wszystkie rozumy i musimy słuchać mieszkańców. Proszę? Posiedliśmy, a postradaliśmy też, prawda? Posiedliśmy wszystkie rozumy i nie musimy słuchać mieszkańców. Co się okazało, że ta Rada Kobiet dzisiaj pełni bardzo ważną funkcję, na przykład kiedy moi radni teraz znów nadają nowe nazwy ulic, znów zapomnieli o kobietach. A znów 10 nowych ulic, wszystkie facetów. Ale co zrobiła Rada Kobiet? Wkurzyła się i nie odpuszcza. Już jedną przeforsowali, Annę Walentynowicz. Zostało jeszcze im kilka. Powiedziały, że w środę przyjdą na sesję Rady Miasta i będą głośno krzyczały. Mam nadzieję, że tak się stanie. Więc dzielenie się władzą przeze mnie przynosi konkretne efekty. I to jest fantastyczne, że okazuje się, że ten potencjał kobiet, który drzemie w naszym mieście, można bardzo łatwo wydobyć. Tylko trzeba dać kobietom szansę, trzeba się posunąć, trzeba zrozumieć pewne mechanizmy. Oczywiście w Polsce trzeba mieć też pewną odwagę. Na przykład strategia rozwoju miasta, którą my przygotowywaliśmy w naszym mieście, nie była przyjmowana przez... 3 razy podchodziliśmy do radnych ze strategią rozwoju miasta. I zgadnijcie państwo, jakie oni mieli najważniejsze uwagi do strategii. Na co się kompletnie nie zgadzali. Oni nie wchodzili w żadne szczegóły. Zgadzali się na wszystko, co jest infrastrukturalne, chociaż tam są kompletne bzdury, że SUS będzie wyglądał jak jakiś Paryż wschodu. Na wszystko się zgodzili. Ale nie zgadzali się na to, żeby używać słowa gender i używać mieszkańcy i mieszkanki. To ich najbardziej kłuło w oczy. I to oni powiedzieli, że nie przyjmą tej strategii i była taka jedna radna, dwie radne szczególnie. I to kobiety najbardziej oponowały przeciwko przyjęciu tej strategii. Dwie radne, które powiedziały, że po ich trupie. One nie pozwolą, żeby je obrażać, bo one nie są żadnymi mieszkankami, one są mieszkańcami i żadnego gendera i nie pozwolą na to. Na szczęście udało się przeforsować tą strategię, gdzie niegdzie zostało mieszkańcy i mieszkanki. Możecie zobaczyć, zresztą przywiozłem taką skróconą wersję naszej strategii rozwoju miasta, bo wydajemy ją w takiej formie obrazkowej, bo zauważyliśmy, że niestety mieszkańcy też nie czytają tych wszystkich punktów i mieszkanki, bardzo dziękuję, brawo. Mieszkańcy i mieszkanki nie czytają, mieszkanki czytają chyba bardziej. Nie czytają takich dokumentów, więc wydaliśmy taką wersję obrazkową. Jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, gdzie udało się przeforsować zapisy dotyczące równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Mamy cały rozdział dotyczący tej kwestii i mogę państwu powiedzieć, że na przykład w 17 celach zrównoważonego rozwoju naszego miasta celem 5 jest
osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt. To jest wyjątek niestety w Polsce, ale mam nadzieję, że naszym tropem pójdą też inne miasta. Proszę? Poznań pójdzie. Poznań pójdzie. Wierzę w Poznań. No dobrze, czy ja za długo już nie mówię? Ale co chcecie jeszcze wiedzieć o Daninie? Trochę nie chcę przegadać tego. Więc ja staram się, ja nie wiem jak długo będę prezydentem, ale tak długo jak będę prezydentem, będę chciał pokazać też innym, że można i dodać odwagi. Ja widzę jak moi koledzy i koleżanki przełamują pewne schematy w myśleniu i starają się iść tą drogą, którą my wyznaczamy w Słupsku. To dodaje im odwagi. Mamy też wspaniałych doradców i doradczynie. Na przykład Joasia Szeling-Wielgus, która jest dzisiaj tutaj na sali. Brawa dla niej. Jest doradczynią moją w Radzie Zrównoważonego Rozwoju i takie osoby też nas inspirują. Wiedza pani posłanki jest tak duża, że to nam bardzo też pomaga w wdrażaniu różnych ciekawych rzeczy. Zmając mandat prezydenta, ja czuję, że mam realną władzę. Jak byłem parlamentarzystą, ja nie czułem, że to, o czym ja decyduję, ma taki bezpośredni, realny wpływ na życie mieszkańców i mieszkanek. Że naszego kraju na przykład. Ale dzisiaj, będąc mieszkańcem Słupska i prezydentem Słupska, podejmując wiele decyzji, jak widzę, jak to miasto się zmienia, także w tej sferze równouprawnienia kobiet i mężczyzn. I jestem z tego bardzo dumny. I widzę też, jak to dodaje skrzydeł kobietom w ratuszu, w naszym mieście, że one widzą, że mają sojusznika, że jestem też solidarny z nimi. Bo też o tą cholerną solidarność w tym wszystkim chodzi. Żeby nie zostawiać kobiet samym sobą. Ja też mam pewien dług oczywiście do spłacenia. Bo mam takie poczucie, że przez tą swoją nieświadomość i ignorancję ja też doprowadziłem do wielu trudnych sytuacji, na przykład w moim domu rodzinnym. To, że moja matka cierpiała i ja nie miałem tej wiedzy, jak temu przeciwdziałać, to zatrzymać, a moja matka była ofiarą przemocy domowej, mój ojciec był alkoholikiem, przemocowcem i nas bił i bił moją matkę. To dzisiaj sobie myślę nigdy więcej. Czy ja dzisiaj mogę doprowadzić do tego, że kobiety, dzieci i mężczyźni, którzy są ofiarami przemocy, mogą wyjść z tego zaklętego kręgu, że mogę coś zrobić, żeby taka historia jak moja nigdy się więcej nie powtórzyła, a nie odwracać głowę. A niestety to jest też nasz problem, że my najczęściej odwracamy głowę, szczególnie włodarze miasta. No po co nam takie problemy? Po co mówić, że przemoc jest u nas? Jak chodzę do szkół w Słupsku i pytam dyrektorki i dyrektorów szkół, czy jest przemoc w szkole, oni wszyscy mówią, że w ich szkole nie ma. W ich szkole nie ma żadnej przemocy. To jest oczywiście bzdurą. Bo jak pytam dzieciaki później, czy jest przemoc, to mówią, że jest przemoc. I badania też to pokazują, że nauczyciele i dyrekcja najczęściej nie widzi przemocy, a widzą dzieci. Widzą dzieci. I to jest to odwracanie głowy. To samo jest z sąsiadami, to samo jest z politykami. Dzisiaj Platforma Obywatelska tak bardzo na sztandary stawia kwestię równouprawnienia, ale ja byłem w Sejmie. Ja pamiętam, jak ciężko było przekonać Platformę Obywatelską do wielu progresywnych rozwiązań dotyczących kobiet, a nie tylko progresywnych. Standardów, które obowiązują na całym świecie. Dlaczego Platforma Obywatelska przyjęła konwencję antyprzemocową z preambułą, że będzie stosowana zgodnie z polską konstytucją? Przecież to jest jakiś absurd. To jest pierwsza w historii konwencja, a przyjmowaliśmy setki konwencji, która ma taką preambułę. Tylko dlatego, że bali się reakcji Kościoła i społeczeństwa, że nie mieli tej cywilnej odwagi. Dlaczego Platforma Obywatelska nie przyjęła tych wszystkich standardów, które gdyby dzisiaj były wdrożone, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, życia kobiet, równouprawnienie kobiet, to nie mielibyśmy tej czarnej i strasznej dyskusji. Nie mielibyśmy tych wszystkich czarnych protestów. Nie przygotowali nas na to. Czyli nie byli do końca obywatelscy. I za to mam żal też do Donalda Tuska.
że ubierał się w szatę Europejczyka, Platforma podkreślała, że jest obywatelska, ale zapomniała o kobietach. Mam nadzieję, że ci, którzy przyjdą do władzy w przyszłości, będą o tym pamiętali. Jak to u pana wygląda? Ma pan wiceprezydentkę? Mam wiceprezydentkę. A ilu ma pan w ogóle wiceprezydentów? Mam dwóch wiceprezydentów, kobietę i mężczyznę, i mam parytet w ścisłym kierownictwie. Mam 50% kobiet, 50% mężczyzn, ale także wprowadziłem, zapomniałem, bardzo ciekawy mechanizm we wszystkich moich spółkach miejskich. Otóż to jeszcze w Polsce nie funkcjonuje, ale jedną z rekomendacji Unii Europejskiej jest, żeby we wszystkich spółkach co najmniej 40% rad nadzorczych i kierownictwa stanowiła jedna z płci. I my w Słupsku wdrożyliśmy już ten standard i dzisiaj we wszystkich radach nadzorczych w naszym mieście mamy w tej kwestii co najmniej 40% reprezentacji jednej z płci. Tutaj też niestety jesteśmy jedynym miastem i jeśli chodzi o kolejne rozwiązanie, sobie przypomniałem, tych rozwiązań już dużo wprowadziliśmy, ale takim przewodnikiem dla nas, jak wdrażać rozwiązania równościowe, jest karta różnorodności. Słupsk jako pierwsze miasto w Polsce przyjął kartę różnorodności, jesteśmy z tego bardzo dumni. I ta karta różnorodności wprowadza nam bardzo wiele standardów dotyczących równouprawnienia między innymi, które wdrażamy w naszym mieście. Więc robimy bardzo wiele, a propos pani wiceprezydentki, to jest to niestety, ale stety, bo nareszcie, pierwsza w 800-letniej historii naszego miasta kobieta wiceprezydentka. Jestem z tego bardzo, bardzo dumny. I nie wiem, jak do cholery to się stało, że Słupsk, który ma 800 lat, miał już bardzo wielu przecież prezydentów, jedną prezydentkę. Miliony ludzi tam mieszkały przez te wszystkie wieki, że nie dorobił się żadnej wiceprezydentki. Jak nareszcie jest bardzo dobrą panią wiceprezydentką. Mam nadzieję, że kiedyś będzie panią prezydentką naszego miasta. Panie prezydencie, prowadził nas pan w taki samorządowy klimat, oczywiście w ujęciu żeńskim, męskim także, ale samorządowy. W związku z tym, że u pana wiele się dzieje dobrego na rzecz kobiet, chciałbym powiedzieć trochę o samorządzie koszalińskim, bowiem tu zaczyna się też dziać coraz lepiej z tego punktu widzenia. Po pierwsze, w kadencji 2006-2010 było tylko 6 kobiet w Radzie. W kadencji 2010-2014 było już 8, o dwie więcej. I w obecnej kadencji jest 10. A zatem mam życzenie, kończąc tą część wypowiedzi, ażeby w następnej kadencji było przynajmniej 12. To jest jedno. Powiem, w Koszalinie jest ponad 6 tysięcy kobiet więcej mieszkańców i mieszkańców niż w całości Koszalinie, niż mężczyzn. W związku z tym powinna być także taka reprezentacja w Radzie Miejskiej. To jest moje zdanie. Zresztą ja osobiście nie startowałem w tej kadencji, na tą kadencję, żeby zwolnić miejsce, ażeby na przykład wybrano tę kobietę. Co moim zdaniem miało miejsce. I drugie życzenie, to jest życzenie dotyczące Sejmu i pan tu obecnych, ale nie obecnych, ale w ogóle. Te panie, które mają oczywiście głos wyborczy, ażeby zmienić strukturę w Sejmie. Bowiem obecnie jest 73% posłów, natomiast 125 kobiet na 460 posłów jest tylko kobietą. A zatem te proporcje, żebyśmy o wielu tematach już nie mówili, należałoby tam, u góry, zmienić. Niech to będzie drugie moje życzenie, ale również zadanie tych kongresów.
Dzięki działaniom Kongresu Kobiet między innymi wprowadzono kwoty, jeśli chodzi o listy wyborcze. I to jest wielki sukces właśnie Kongresu Kobiet. Nie facetów niestety, bo faceci tylko przychodzili, deklarowali, podlizowali się, ale to kobiety musiały dopilnować tego, żeby te kwoty zostały wprowadzone. Ale tak, nasza solidarność jest bardzo ważna i dziękuję panu za ten głos. I więcej będzie takich głosów, tym lepiej nam się wszystkim będzie żyło, bo też dzisiaj ja zauważam, jeśli chodzi o nasze miasta, że my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w naszych miastach, naszych społeczeństwach ktokolwiek został z tyłu. Hillary Clinton, jak szła do wyborów, to miała bardzo piękne hasło. Ona mówiła podczas swojej kampanii, że chciałaby takiego społeczeństwa, where no one is left behind. Gdzie nikt... Yes! Let's do it. Gdzie nikt... Nie, ja też to lubię, I like it. Gdzie nikt nie jest pozostawiony w tyle. I to jest bardzo ważne. Jak kiedy my rozmawiamy o mieście, to zastanawiamy się nie tam, gdzie jest więcej, gdzie jest bardziej bogato, gdzie jest średnio, ale tam, gdzie jest biedniej, trudniej, bardziej jest ktoś marginalizowany. To świadczy o standardzie życia w mieście. I współczesne miasta nie mogą sobie pozwolić na tracenie tego potencjału też. Nam dzisiaj brakuje mieszkańców, brakuje mieszkanek, brakuje nam siły roboczej, bezrobocie drastycznie spada w naszych miastach, brakuje nam dialogu, brakuje nam integracji. Tego wszystkiego, co jest pochodną właśnie tego, że pozwoliliśmy sobie na to, że someone is left behind. Ja bym chciał powiedzieć trochę też o tym samorządzie. Sami faceci mówią, tylko jedna kobieta na razie. O tym samorządzie koszalińskim, bo nie podzielam optymizmu pana byłego radnego Żubera. Ponieważ w Koszalinie mamy taką sytuację, że od 20 lat w zarządzie miasta nie było żadnej kobiety. Ostatnio to był chyba rok 97 albo 98. Natomiast teraz, jak mamy zmiany wiceprezydentów, to tylko się zmieniają panowie na tych stanowiskach i się tam cisną na tym stole przedsiadaniem podczas Rady Miejskiej. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że my też mamy problem w Koszalinie z ulicami. Jako razem zrobiliśmy ostatnio, policzyliśmy te ulice, ponad 600 ulic w Koszalinie, z czego 14 dokładnie patrolują kobiety. I myśmy złożyli jedną propozycję. Znaleźliśmy koszaliniarkę Marię Pilecką, zasłużoną na miasta bibliotekarkę i od kilku miesięcy staramy się, aby nowo budowane rondo było jej imienia. Więc ja bym chciał z tego miejsca do radnych, którzy tutaj są na tej sali, którzy będą decydować o tym za jakiś czas, żeby zagłosowali za Marią Pilecką, żeby to nie był kolejny facet, który będzie patronował kolejnemu obiektowi. I też chciałbym się zwrócić do przedstawicieli partii politycznych. Ja się bardzo cieszę, że panowie mówicie z taką troską o tych kobietach, które mogą być w parlamencie. Ale chciałbym, żebyście się zastanowili, ile kobiet na jakich miejscach są na listach wyborczych. Jak to jest w Platformie Obywatelskiej, ile kobiet jest na jedynkach, ile kobiet jest na dwójkach, bo to też decyduje o szansach wyborczych i to też decyduje o tym, kto do tego do Rady Miejskiej wejdzie, kto do parlamentu. Już to nie wystarczy chcieć tylko, żeby te kobiety były, ale również trzeba dać im szansę. Dziękuję. Ja myślę, że to też ważne jest, słuchajcie, to prawda, w naszej polityce dominują faceci. Ale zobaczcie, kiedy zaczyna się dziać źle, kiedy faceci wpadają w tarapaty, to kogo wystawiamy na pierwszy front? Kogo wystawił Kaczyński na pierwszy front? Kogo wystawił Petru na pierwszy front? Kogo wystawiał Palikot na pierwszy front? Kobiety! Oni wszyscy, jak wpadali w tarapaty, jak trzęśli portkami, to natychmiast wystawiali kobiety. Bo kobiety sobie dobrze radzą. Kobiety wiedzą i nie pękają podczas sytuacji kryzysowych. Jak był kryzys w Irlandii i trzeba było ratować, w Islandii, jak trzeba było ratować zbankrutowaną Islandię, to na czele rządu kraju, który zbankrutował, stanęła kobieta i uratowała ten kraj. Jak trzeba było ratować Słupsk, który się zadłużył tak, że groziło mu bankructwo i trzeba było ratować miasto, to musiał stanąć gej na czele tego miasta, żeby ratować Słupsk. Tacy są dzisiaj faceci heteroseksualni. To był żart. Ja ze swojej strony
chciałam powiedzieć coś bardziej pozytywnego. Ja od jakiegoś czasu pracuję w Słupsku, pracuję w liceum i jak podejmowałam tę pracę, to razem z umową dostałam również taki dokument równościowy. Nie wiem, czy to przyszło z góry, że tak powiem, od władz miasta, ale był to taki dokument, który zobowiązywał mnie do tego, że będę przestrzegać tej równości zarówno dotyczącej i kobiet, i wyznań, i różnych, przeróżnych rzeczy. Powiem, że bardzo pozytywnie się z tym poczułam i poczułam się bardziej uprawniona na reagowanie na terenie szkoły, również na czy seksistowskie żarty, czy po prostu poczułam się bardziej uprawniona do tego, że mogę coś na tym terenie zrobić. Bardzo pozytywnie to na mnie podziałało. To wszystko, dziękuję. Ta władza na górze daje sygnał, jest takim role model, takim wzorem. To trendseterem, to dodaje odwagi, dodaje skrzydeł też innym. Ja to widzę w Słupsku, że bardzo wiele szkół podejmuje tematy, które są bardzo trudne. Ostatnio przyszły do mnie osoby z jednej ze szkół, które robią projekt na temat osób LGBT i te osoby tam jakieś, trzeba im było w czymś pomóc, ale one, to byli nauczyciele, nauczycielki, oni byli bardzo w to zaangażowani. To nie jest coś normalnego w Polsce, że jacyś nauczyciele tak bardzo się angażują, szczególnie w taki temat LGBT. A w Słupsku ludzie to robią. Ja byłem ostatnio w jednym z liceum, nie wiem czy pani jest z liceum, nie wiem czy w pani liceum, ale widziałem wystawę na temat równouprawnienia. Takie duże plansze, które opowiadają o dyskryminacji, o równouprawnieniu, że jeden z radnych chciał je zdejmować. Ale jemu się to nie udało, bo dyrektor stanął okoniem i powiedział, że on nie pozwoli, żeby zdjąć te tablice. To są rzeczy naprawdę fenomenalne. I cieszę się, że takie miasto tworzymy. Oczywiście nie jest idealnie, ale jest coraz więcej osób, które czują, że to jest ważny temat też i nie chowają głowy w piasek, tak jak pani. Bardzo pani za to dziękuję. Ponieważ młodość spędziłam w Słupsku i się ze Słupskiem czuję bardzo związana. Kiedyś podczas bytności w Słupsku, w ubiegłym roku, byłam w parku naprzeciwko teatru, między ulicą Wałową a Jagiełły. I park był bardzo zaniedbany. To było chyba przed festiwalem pianistycznym polskim. I na pana prywatnym profilu, który jest ogólnie dostępny, napisałam, pan tam wspominał, że pan leciał nad Słupskiem, no więc ja powiedziałam, że tak blisko ratusza i tam. Pan mnie... Dostałam odpowiedź na dosłownie za 15 chyba czy pół godziny, gdzie pan prezydent odpisał mi i powiedział, zajmę się tym i rzeczywiście się zajmę. Także jest to rzeczywiście taki prawdziwy gospodarz Słupska, pan prezydent Hedon. To jest jedna sprawa, a druga odnośnie tego, co pan mówił o kobietach, tych historycznych kobietach w Słupsku. Ja czuję się właściwie prekursorką, bo tutaj jestem związana z Regionalnym Kongresem Kobiet od początku pierwszego. I tutaj usiłuję cały czas wymusić na Dorocie taki panel, czy jakąś taką część historyczną, żeby wspomnieć o koszaliniankach, tych dawniejszych i tych mniej dawnych, żeby coś w tym względzie zrobić, a wybitnych kobiet w Koszalinie i w tym Koszalinie dawniejszym mieliśmy bardzo wiele. Nie wszyscy tutaj obecni koszalinianki i koszalinianie wiedzą, że ten szpital, który nam do dzisiejszego dnia służy, to jest zasługa bardzo wybitnej kobiety, Berty von Massow, protestanckiej diakonisy, która miała tak ogromną siłę przebicia, tak realizowała swoje cele i mnie się wydaje, to jest też doradnych prośba, że to jest kobieta warta uhonorowania w Koszalinie. Muszę powiedzieć, że dla mnie to też jest bardzo ważne.
Kiedy spotykam się na kongresach kobiet, to ja też bardzo dużo się uczę od Państwa. I to nie jest tak, przecież ja nie skończyłem żadnego uniwersytetu samorządowego. To wszystko to jest inspiracja skądś. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu za tę inspirację i za solidarność, bo ja też czuję solidarność ze mną z Państwa strony i za to bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Żyję solidarność. Chciałabym powiedzieć tak, że w 2018 roku będzie właśnie to ten rok, że na regionalnych kongresach kobiet będziemy mówić o lokalnych kobietach stulecia nawet. No u nas mamy mniejszą może historię, także Iwonka będziesz wykorzystana. A propos właśnie tutaj pana prezydenta, chciałabym bardzo serdecznie podziękować w imieniu organizatorek za taki drobny prezent koszaliński. Koszaliński? Koszaliński, a to są nasze rękodzieło kobiece. U nas zrobiła to Agnieszka Kolonowska. Kwiaty z akantu koszalińskiego. I koleżanka Ania Stor robi takie rameczki dla nas, dla Kongresu Kobiet. Także wszyscy Państwo dostają. I chciałam powiedzieć tak, zapraszam pana prezydenta teraz i wszystkich tutaj obecnych w tą stronę do wspólnego zdjęcia. Tak, ale ja chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dostaję na kongresach kobiet kwiaty. Bo ja zawsze marzyłem, żeby dostałeś kwiaty, a nie jakieś inne prezenty. I nareszcie dostaję kwiaty. To bardzo miłe. Dziękuję. Część osób do tyłu jak może. Także słuchajcie, wszystkich. Koszalin! Jeszcze raz. Koszalin! Kosiety! Mężczyźni! Jeszcze kołoprzek idzie, jutro będzie kołoprzeku, jeszcze idzie kołoprzek. Teraz będziemy pana prezydenta prosić, żeby usiadł. Na Messengera wyszedł się w górę. Nie, nie to tak łatwo. Nie mam, ale ten aparat mówi jest nie ten tego. Dzięki. Dobra, i tu zapraszam. No, bardzo chętnie, że mnie pani zapraszam. A ja jeszcze muszę, nie, bo to ja... Dziękuję. Iwona i Renata. I dałam radę. Super. Jeszcze raz. To daj na mnie. A ja też chcę zdjęcie. Rób mi Marcin. Dobra. Ja też. Dobra, Sabina. Poza. Trzeba się znaleźć. Oj, gata. Mówisz dumnie, ładnie.